It seems fate still doesn't want you dead. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Sekiro. Kochani, na samym początku muszę się przyznać, no nagrywałem odcinek i mniej więcej po 10 minutach, nie wiem jakim cudem, ale program przestał całkowicie nagrywać. W tym oto momencie pokonałem tego wielkiego ogra trolla dziada. No niestety nie zostało to nagrane, a żeby to nagrać ponownie musiałbym przechodzić całą grę od początku. Cały ten szmat czasu, który spędziliśmy już w tej grze. Tak więc kochani, no cóż, przepraszam bardzo, ale lecimy dalej. I no już akurat zdążyłem zauważyć, tak więc mamy kolejnego przeciwnika przed sobą. Tak więc będzie on równie trudny, podejrzewam, jeśli nie trudniejszy, co mnie martwi w sumie. No ale zapraszam was kochani bardzo serdecznie do oglądania i zapraszam was na Instagrama, jak i również wszystkich chętnych do zostania patronem. Zapraszam na stronę Patronite, linki w opisie filmu. A teraz cóż kochani, no zmierzmy się z tym, co przed nami. Tak więc lecimy dalej. Tak jak mówiłem już na wstępie, no niestety, tutaj dosłownie, no spójrzcie, to tutaj było, tutaj zabiliśmy trolla, no, tak więc no nic nam nie pozostało, tylko iść dalej. No, mamy tutaj, jak widzicie, przeciwników, jest znowu jakiś duży gość, ale jeszcze w międzyczasie, tak się pochwalę, bo tak ciągle narzekałem na to, że podpowiedzi są na pada i potrzebuje pada. No na padzie i tak by było łatwiej w to grać, bo to nie podlega dyskusji, ale kochani, znalazłem w ustawieniach takie zmiany i zobaczcie, mam teraz podpowiedzi do klawiatury i jest fajnie. Także. Ups. To nie tak miało być. I kochani, tak jak widzicie, również sobie zmieniłem już. Mamy te różne zabawki do ręki i są to właśnie zabawki, które mieliśmy z tych wspomnień, także tu się udało. Okej. Skitrajmy się we wtrawie. Kurde, niepokoi mnie ten gość tam u góry, bo jakiś taki dziwny, nietypowy. Jeszcze takiego nie widziałem. No i tak samo jak widzicie, mamy już trzy tykwy, nie dwie, a trzy. Bo też można było zanieść ziarno tykwy do Emmy. Kurde, teraz będę czekał, czy co, bo... Nie napawa mnie to entuzjazmem. Dobra, lećmy tam, zobaczymy. Może się uda jakoś gdzieś coś po cichu. Holy shit. Czyli jestem tu, czyli tu, gdzie mnie nikt nie widzi. Pierdzielony. On jest jak taki kogut. No dobrze. Powiem szczerze, że niedobrze. Oj. Szybko. Holy shit! Wszyscy mnie teraz gonią. Wielka ucieczka. Czy ktoś tu przyjdzie? Wątpię.
Ale jajca. Oj, oj, oj! No nie no, co jak co, ale ciebie to się tu nie spodziewałem. Holy shit, na bonsai. Nie no, to to było grubo. Za chwilę się nie spodziewałem, że mnie tam jakiś zajdzie, bo nawet nie wiedziałem, że tam jest wejście. A jednak jest. No, no cóż. Jest wesoło. Dobra, tam łazi ten. Pytanie tylko, gdzie jest kto odwrócony? Dobra, moi mili. Kill him. Uf, udało się, żeby mnie nie widział. Dobra, czyli dwóch już leży. Dawać te jeny, czy czym wy tam płacicie? Dobra, i dzida stąd. Jest okej. Tu jest jeden, tam się drugi jakoś zaciął chyba. Tym lepiej dla mnie, nie? A teraz dosłownie powiem tak, jak tytuł był takiej komedii starej, a miała to nazwę, gdzie jest generał? To pokazało mi, że to jest jakiś generał. A tu jest generał, okej. Ten się wycofał. Dobra, skoro on się nam wycofał, to my się też wycofajmy. Dobra, on się zbugował, to może uda mi się go zaciukać. Tak. Kulura. Tak by to wyglądało. Mamy w sumie wszystkich, tak? Mamy wszystkich i pozostała nam już tylko walka z generałem. Dobra, no to walczmy z generałem. Dobra, jak zwykle jedną kropkę już mamy dzięki temu z głowy. Za ten element zaskoczenia. Oj, oj. Tego nie było w planie, ale okej. Wskrzeszam się, piję tykwę i wskrzeszam się. Okej, dobra. I teraz lećmy tędy. Dobra, na otwartej przestrzeni, okej, będziemy walczyć. Czemu ja go nie mogę zaznaczyć? No i... No właśnie, to jest to, czego ja nie lubię w tej grze. No, jeden cios i po zawodach.
Dobra, dobra, dobra. Zróbmy teraz tak, trochę inaczej. Olejem go. Dobra. Dajmy mu się wymachać. Ojoj. No i dupa, chciałem go podpalić, ale nie wyszło. No cóż. No i tak jak widzicie, jesteśmy znowu tu, gdzie byśmy nie chcieli być. I tutaj irytacja sięga zenitu. Bo ileś razy można przechodzić ten sam etap. Także kochani, ja tutaj będę, zrobię cięcie i będziemy się widzieć w momencie, kiedy będziemy znowu walczyć już z generałem, bo bez sensu jest tak, żebyśmy ciągle oglądali zabijanie tych samych przeciwników. No, konkretna walka i tyle, nie? No i kochani, pierwsze cięcie moje. Dobra, dostał uderzenie z shurikena. Ojoj. O, dobrze, że mnie tylko szturknął. Kolejny shuriken. Dobra. Mamy tykwę, dobra. Jest okej. Oj. Dobra, on co zrobi? Będziesz stał, a ja powstanę. Ja się napiję tykwy. Dobra, i teraz. I ciach. Dobra, zrobimy taką walkę podjazdową. Mam taką cichą nadzieję, że to nam coś da. Jep, nie wyszło. Oj. Dobra, ostatnia tykwa. Ostatnia tykwa, już nie ma możliwości wskrzeszenia i to jest ten problem. A życia mało. Oj, nie. To jest jakaś kpina. No to teraz, kochani, trzeba z nim walczyć po raz kolejny. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra. Czemu mi życie ubyło? Nie fajnie. Znowu muszę się skitrać. Dobra, no co? No muszę sobie wziąć te granulki. Nie, no powiem wam szczerze, że to, że oni jednym machnięciem miecza dosłownie pół życia mi zjada, to jest kpina. To jest totalna kpina, nie? Ja wszystko rozumiem, kochani. Ja rozumiem wszystko, ale wszystko też ma i swoje granice. To jest jakaś przesada, no ludzie, no. Jednym machnięciem miecza pół życia. Dwa razy mnie walnie i ja już nie żyję, no.
I gdzie jest ten Yamauchi od Tamagotchi? On się tu gdzieś zaraz powinien zjawić, nie? Bo on czysto teoretycznie powinien wracać na swoje miejsce. Ojoj. Albo i nie. Pewnie dobrze mógł się tam zblokować. Jak widać. No ale dla mnie to tym lepiej, bo przynajmniej go dziabnę, tak jak mu się należy. Dobra. I Yamauchi od Tamagotchi oberwał. Jest git. Dobra, chodź tu. No i chlas. Ja sobie zjem granule. Nie wiem po co. Dobra, to chyba nie o to chodziło. I go... Nie! Normalnie. Dobra, czyli to nie zadziała. Przynajmniej nie teraz. Ajajaj! Ajajaj! Lecę, lecę, lecę. Tykwa. Ostatnia już zresztą. No i to jest właśnie to. To jest to, że mamy pokonać generała. I pytanie, co dalej, bo... No i co? No, na pewnie. Pewnie, że tak. Pewnie. Rozpieprzmy wszystko. Będzie fajnie. No i po zawodach. Dziękuję. Dobra, dobra. Dziadał, ty kochani. Tak więc teraz, no cóż, trzeba napierać. Ojoj! Trzeba mu to napierać. Ojoj! Dobra. Szybka ucieczka. Szybka ucieczka. Czy mamy coś jeszcze takiego? Nie, nie mamy nic. Nic, co by nam... Może jakieś takie cukierki, ungo. Dobra, ataki fizyczne. To mi się może...
przydać. Dobra, jump. Tu jesteś, okej. Jest śmierć, ale śmierć nie trwa wiecznie. Przynajmniej nie tutaj. Kurde. No i dupa. Dobra. Ciepło. I bez kozery od razu je, pije. Dobra, tykwa. Okej. Jeb, dziada, jeb, 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 jeb. Dobra, szybki unik i teraz... Oj, 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 oj. Dobra, kochani, tykwa. Szybka tykwa. Daj się zabić, no. No nareszcie. Nareszcie. I koralik modlitewny. Nareszcie. Kochani, nareszcie. Nareszcie go zabiłem. No. I to jest to. No, no mogłem w końcu, tak? Ja, masakra. Masakra, powiem wam, że to jest totalna masakra. Dobra, no i wygląda na to, że... My tutaj mamy już... przepaść, zniszczony most, tam coś jest, tam coś leży. Dobra, tutaj mamy jakieś... Aha, gałązkie mamy. Okej, to my tutaj możemy, mamy ten figurkę, posążek, jest super. To mi się podoba. Dobra, tu zdobądź umiejętności, no... Nie mamy punktów, wzmocni cechy fizyczne, a trzeba mieć 4, a ja mam koraliki 3, no i tyle w tym temacie. Czy co, może by tak odpocząć, to mi się i tykwy napełnią i wszystko. A raczej nie mam zamiaru już iść. O właśnie, pójdziemy w tę stronę. Co jest? Jakaś lawina? Czy o co chodzi? Dobra, no skoro tu idę, to jakiś cel ku temu musi być. Widzę, kochani, że ja po prostu... to ja wiem, że hak z liną po skoku też działa, no. Ale ja chcę zobaczyć, co tu jest jeszcze. Czy coś jest? Nic się nie świeci, nic nie ma, okej. Dobra. Także, kochani, no... Jest ciekawie. Holy shit, to ten wielki wąż, co ja w wylinkę widziałem. Ole jojo! I po zawodach. To ci dopiero. Nie no, czego jak czego, ale tego to ja się nie spodziewałem. Wielki wąż. Ale jajca. No dobra, przynajmniej wiem, kto tam jest. Wiem, że czeka.
jest wesoło. Mogę się przed nim schować, czy coś? W tych krzokach? Ale... ale piękny. Trzeba przyznać, że on jest piękny. Tylko tak troszeczkę nienaturalnie lewituje, ale, ale jest okej. Ale ma zębiska. Nie no, pięknie go zrobili, to trzeba przyznać. Dobra, to niech on się gdzieś tam zagłębi tą swoją paszczą, niech się schowa, a ja wtedy czmychnę. Prach, ciach, pach. Holy shit. Ale... no to powiem wam szczerze, jest grubo, nie? Jest totalnie grubo. Bo wszystkiego się spodziewałem, ale nie ogromnego węża. Znaczy... no dobra, ogromnego węża to wiedziałem, że będzie, bo... no bo widziałem wcześniej tę wylinkę, tak? Ale... bardziej myślałem, że to będzie jakaś taka... nie wiem, coś w formie ala ciekawostki, czy coś. A nie jakiegoś fabularnego kolosa, przed którym będę się chował. Serio, tego się nie spodziewałem. Zresztą chyba wy też nie. Dobra, no i jesteśmy... jesteśmy w trawie i po zabawie, tak? Aha, czyli tędy... ojej! Pierdzielony. Dobre. Ale mu, nie wiem, czy to sople lodu, czy pajęczyna mu tak zwisają, czy jakieś włoski. Nie wiem, nie znam się na gadzim obłosieniu. W ogóle mają jakiekolwiek włosy gady? Chyba nie. No, ale to... to jest taki gatunek, że... że on to może mieć wszystko. No. No i co? I ja tutaj... aha, rozumiem, okej. Czyli ja mam sobie iść... o właśnie. To chyba o to chodziło, żeby tutaj za bardzo nie czekać. Tu się mogę chować w palankinie. O, ten tu zagląda. I go w oko. Powiedzcie, że ucieknie. Powiedzcie mi, że on nie dostał szału, że on ucieknie. Raczej nie będziemy na to czekać. Holy shit. Holy shit.
Ja ledwo żyję, to ja nawet nie zauważyłem. Ale jaja. Ale. Widać go gdzieś tam? Nie, chyba się gdzieś... Gdzieś się skitrał, ale... Nie, no to było naprawdę grubo. Cukierek Ako, czyli co? A, zwiększamy siłę ataku. No i to nam się może przydać. Ojojoj. Dobrze, kochani. O, i tutaj mamy figurkę, także tutaj jest, kochani, idealne miejsce. Boże, jaki ja czerwony, nie wiem, od krwi czy od czego? Tak, chyba od krwi, krwi wąsza, co mu... O! Chyba spadł. Tu mamy jakiegoś nowego przeciwnika. Dobra. Niech tylko przestanie we mnie tutaj rzucać, muzyczka zniknie, także kochani, my będziemy tutaj kończyli ten odcinek. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na następny, mam nadzieję, że ten was nie zanudził. Dobra, musimy go zabić, bo inaczej to tu nie przejdzie. Fragment katalogu ziół, aż inne poradniki do światów zielone. Bardzo ładnie. No. Tak więc, kochani, no, tym oto sposobem zakończymy odcinek. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny i zapraszam was również, kochani, na Instagrama, jak i na stronę Patronite. Wszystkich chętnych do zostania patronem. No i kochani, ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o 16:30. Na razie, hej! A jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie. No, to na razie.